Pokażę Wam teraz, w jaki sposób zainstalować oraz obsługiwać program MiView Manager służący do oglądania nagrań wideo z naszego wideorejestratora samochodowego Mio MiView. Zanim zainstalujemy i obsłużymy ten program, wyjmijmy kartę pamięci z naszego wideorejestratora, a następnie włóżmy do czytnika kart pamięci. Właśnie to robię. Karta pamięci została włożona do czytnika kart pamięci i widzimy wewnątrz karty pamięci cztery foldery. Event, tutaj mamy nagrania wideo ze zdarzeń. Normal, tutaj mamy standardowe nagrania podczas jazdy samochodem. Parking, tutaj mamy nagrania z trybu parkingowego oraz foto, tutaj mamy zdjęcia wykonane za pomocą funkcji aparatu w naszym wideorejestratorze. Jeżeli mamy już to zrobione, możemy przystąpić do instalacji programu MiView Manager. Skąd go wziąć? Wchodzimy na stronę internetową mio.com. Następnie wchodzimy do Pomoc techniczna. Następnie wpisujemy do pola wyszukiwarki MiView Manager, czyli MiView Manager. Szukaj. Klikamy Szukaj. Wybieramy wersję dla systemu Windows lub dla systemu Mac. Ja wybieram dla systemu Windows. Klikamy. Otwiera się okno, w którym klikamy przycisk Pobierz. Kilka informacji jest wyświetlonych na temat tego programu oraz w jaki sposób go obsługiwać. Aby program pobrać, klikamy ikonę Windows w tym miejscu. Program rozpoczyna się pobierać tutaj. I gdy tylko się pobierze, klikamy. Rozpoczyna się instalacja programu. Wybieramy odpowiedni język, język polski. Klikamy dalej. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej. Dalej. Dalej. I zainstaluj. W tym momencie trwa instalacja programu MiView Manager w naszym komputerze. Klikamy zakończ i program nam się uruchamia. Program możemy obsługiwać w oknie, ewentualnie w trybie pełnoekranowym, co jest najwygodniejsze. Klikamy przycisk tutaj, otwórz. Wybieramy kartę pamięci, a następnie folder normal. W ten sposób. Klikamy przycisk OK. I teraz cała zawartość folderu normal, czyli nagrania normalne, zostaną zaczytane za pomocą programu. Tutaj widzimy w kalendarzu takie kropeczki. Te kropeczki oznaczają, że mamy nagrania z dnia 12 maj i 13 maj. Z innych dni nagrań nie mamy. Wybierzmy 12 maj i pod spodem mamy całą listę wszystkich plików z tego dnia. Łatwo rozpoznać godzinę, minutę oraz sekundę danego nagrania, ponieważ w nazwie jest to dokładnie opisane. 19 oznacza 2019 rok, 05 maj oraz 12, czyli 12 dzień. Tutaj także mamy datę i godzinę. Literka F oznacza, że to jest nagranie z kamery frontowej w wideorejestratorze, a literka R oznacza kamerę tylną, na przykład tutaj. OK, wybierzmy przykładowe nagranie, na przykład tutaj, te, albo to. Dwukrotnie klikamy w nagranie. I jak widzicie, nagranie jest wyświetlane. Dodatkowo w prawym górnym rogu mamy podgląd kamery tylnej, jeżeli takowa jest zainstalowana w naszym wideorejestratorze. U mnie, jak widzicie, jest i dlatego widzimy dwa nagrania jednocześnie wyświetlane. Jeżeli chcemy zmienić kamerę tylną, żeby była tu na głównym oknie, a przednia w tym oknie, wystarczy kliknąć ten przycisk tutaj zmieniający pozycję, zobaczcie. Wygodne rozwiązanie.
Tutaj mamy suwak, którym możemy nasze nagranie przesuwać w lewo, w prawo. Poniżej mamy informacje na temat czujnika przeciążeń G-Sensor w trzech osiach X, Y, Z, czyli czy przyspieszamy, czy może hamujemy, czy dostaliśmy na przykład uderzenie z prawej lub z lewej strony podczas jakiegoś wypadku, czy też na przykład odsuwamy się od podłoża lub też przybliżamy się. W tym miejscu mamy informacje na temat naszej prędkości, kierunku jazdy, wysokości nad poziomem morza, szerokość geograficzna i długość geograficzna. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć nasze miejsce na mapie Google, wystarczy kliknąć tutaj w ikonę Ziemi. Po chwili wczyta nam się dokładnie miejsce, w którym jesteśmy. Bardzo wygodne rozwiązanie do podglądu nagrania razem z wykorzystaniem GPS-u, który jest zainstalowany w większości wideorejestratorów Miomi View. Jak wiecie, GPS nie tylko służy do tego, aby zapisać pozycję GPS pojazdu w czasie nagrania, ale także automatycznie ustala aktualną godzinę i datę w urządzeniu, nie trzeba jej wpisywać ręcznie, wspomaga systemy wspomagające kierowcę ADAS, dodatkowo GPS jest wykorzystywany przez funkcję ostrzegania przed fotoradarami, ponieważ większość wideorejestratorów Mi View ma ostrzeganie przed fotoradarami i wbudowaną bazę fotoradarów, którą możemy aktualizować co miesiąc ze strony Mio. Przejdźmy do omawiania programu. Mapkę oczywiście możemy powiększać, pomniejszać i widzimy zawsze ślad o długości naszego nagrania wideo. Tak jak tutaj widzicie, czerwony ślad, czyli nasze jednominutowe nagranie, ponieważ w wideorejestratorze w ustawieniach ustawiłem jedną minutę nagrania. Oczywiście możemy włączyć dźwięk i podsłuchiwać, co się działo w danej chwili. Następne nagrania są generowane automatycznie. Możemy przyspieszyć odtwarzanie 1,5 raza, 2 razy. Możemy też zwolnić 1,4 razy, 1,2 i znowu normalne. Możemy oczywiście wykorzystać funkcję pauzy, play, następny, przewijać, zależnie od naszej potrzeby. Następna rzecz, która jest dosyć istotna, to kwestia wykorzystania tutaj zrzutu ekranu. Klikamy na obrazek aparatu i w tym momencie zrzut ekranu z obydwu kamer, no chyba że chcemy, to możemy z jednej kamery, z drugiej lub z obydwu, możemy zapisać od razu na naszym komputerze. Przykładowo te dwa obrazki zapisz jako i możemy je zapisać gdziekolwiek, na przykład na karcie pamięci. Pierwsze, drugie. Wchodzimy na kartę pamięci i tutaj mamy nasze zdjęcia. Przykładowo tutaj mamy jedno. Pełna oczywiście rozdzielczość. 2560x1440p, bo taka ustawiona była rozdzielczość w wideorejestratorze. Oraz kamera tylna Mi View A30 1920x1080, czyli Full HD. Ok, wszystko jasne. W programie możemy dodatkowo zapisywać kopię zapasową, jeżeli jest taka potrzeba. Dalej, możemy wydrukować wszystkie informacje istotne, jeżeli potrzebowalibyśmy dowód na przykład do sądu, na policję, w danym momencie, o danej godzinie, czyli informacje z czujnika G-Sensor, widok dwóch kamer, kierunek jazdy, długość geograficzna, szerokość, wysokość oraz szybkość, czyli prędkość naszego pojazdu w danej chwili. Informacje w ustawieniach naszego wideorejestratora na temat prędkości pojazdu, tutaj widoczne, możemy ukryć, czyli żeby na nagraniu nie były zapisywane. Jednak wideorejestrator w osobnym pliku zapisuje informacje na temat GPS, czyli prędkości, i gdy my tylko będziemy potrzebować, to mimo że
na wideo tego nie ma, to te informacje mamy zapisane i będziemy mogli je wykorzystać, gdyby była taka potrzeba, do podglądu, tak jak tutaj widzicie, prędkości. Czy jeszcze jakieś informacje Was mogą zainteresować? Tutaj mamy w ustawieniach oczywiście możliwość zmiany języka, zmiana interfejsu, sprawdzenie aktualizacji, czy program ma jakąś aktualizację. Tu jest najnowsza wersja. Kilka informacji o programie. I w sumie tyle. Tu możemy jeszcze oczywiście filtrować zdarzenia, normalny, parkowanie. I w tym momencie widzimy tylko nagrania z danego dnia z funkcji parkowanie. Normalny. Zdarzenia. No i tutaj, jak widzicie, nie mamy żadnych zdarzeń. Przejdźmy jeszcze raz do otwórz i wybierzmy teraz funkcję tryb parkingowy. I jak widać, nie mamy nagrań. Wszystko się zgadza. Więc wystarczy, że wybieramy dowolny folder, na przykład normal, co zrobiliśmy na początku, i program rozpozna wszystkie foldery, dlatego mamy też tutaj to filtrowanie. Bardzo wygodne rozwiązanie, program świetnie się sprawdza, jak macie okazję zaobserwować, do podglądu, wygodnego podglądu naszych nagrań. Z mojej strony to tyle, wszystko na temat tego programu i myślę, że już bez problemu będziecie mogli obsługiwać program MiView Manager.